Hej, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was na kolejnej reakcji na kanał, teraz Miosz i Letniaczek, fit, nie wiadomo kto, 100 raperów official music video. Sprawdzimy sobie ten kawałek, tak naprawdę taka ciekawostka, bo dzisiaj żadnych premier takich rapowych, czy takich, które nagrywamy zwykle, nie ma w internecie, więc pomyślałem, że nagram to jako ciekawostka, bo oglądałem ten filmik, pisze to 100 raperów i kto mi po prostu odpisze, kto mi się dogra do kawałka, po prostu zrobimy sobie razem numer, coś w tym stylu, taki był po prostu zamysł tego odcinka. Według mnie bardzo fajna, ciekawa sprawa, podobają. Ja zawsze lubię oglądać te odcinki, w których piszę do raperów, czy mi odpiszą, czy coś tam, czy bla bla, fajne pytanie, śmieszne to jest strasznie. Jeżeli chodzi o postać Josiego, będę z wami kompletnie szczery, nigdy za bardzo go nie oglądałem. Jedyne, z czego go kojarzę, to jak jadł kiedyś na Getsy na kanale, jeszcze Nolifa kiedyś. Chyba to jest ta sama osoba, nie? Mam rację. Jeśli oglądasz, to pozdro. Jeżeli chodzi o też twoją twórczość, to na TikToku widziałem, na jakichś shortsach. No jakby wydaje się bardzo, bardzo sympatyczną osobą. No i też jestem bardzo ciekawy, kto się dograł do tego kawałka, więc sobie go sprawdzam. Mam nadzieję, że takie odcinki też wam przypadną do gustu, też podobają wam się takie odcinki. No i co, już bez zbędnego gadania. Dajcie suba, bo 70% osób nie subskrybuje. I przejdźmy sobie do samego kawałka. Podróżuję wokół chmury, moja głowa. Chciałbym teraz leżeć z nią gdzieś na Bora Bora. Płynę na tej fali jak młody surfer. Wiem, leci do raperów. Telefon im dzwoni, robi beatnik. Nie pytają mnie o kwi, położy. Ej, ja zacząłem jakby myśleć, kto to nawija za raper teraz, żeby się nie wyjebać, że nie mam za bardzo wiedzy rapowej, ale to już chyba nawija, tak? Na początku mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zdyskredytowałem. Sorry. Przyjebali fitel. Kosmiczny jak UFO. W klapkach robię moonwalk. Zrzucaj to na grilli, lata ciągnie się jak huron. Jamy jak lipstick. Na mnie robi whip. Zaraz biorę łyk. Nawija coś kiedykolwiek? Bo całkiem spoko to brzmi, w sensie tak bardzo clean. Troszkę taki BTO vibe miejscami, nie? Moja szklanka dalej pełna o północy. I niech to nigdy się nie kończy. Dzisiaj nie jestem sam. Mam swoją ekipę, nie potrzeba innych paczek. Mama mówi, że mam zostać dzisiaj w domu. Odpowiadam jej, zobaczę. Ale raczej nie. Ej, chyba wychodzę na ignoranta, bo nie za bardzo wiem, co to jest. Powiemy. Kojarzę go z twarzy, ale nie za bardzo znam jego ksywę. To nie jest ten Dawid artysta chyba, nie? Może to on? Imprezowanie, nie. Dzisiaj za dobrze się bawię. Zobacz, nie, to nie. Jak nagrywamy na lata przejebany letniaczek. Przejebany bas sobie kładę, a tu. Tego znam, to jest on nagrywał z tym kiedyś, nie? Z Vibros, nie? Vibros. Tylko jaką ma ksywę teraz? Szymczyk. Ja, Szymczyk, to jest Szymczyk. Zawsze trochę jak BDS, gdy wchodził. Troszeczkę taki vibe BDS-owski. Nagrywamy na lata przejebany letniacze. Przejebany bas sobie kładę. Totalnie BDS otrzymał. Anime nie oglądam, ale jestem owo. Pisze do mnie, masz tu beat i lub węgier. To od siebie tu dorzucę coś do grilla jak węgier. Jak zajaramy się jeden, to spalony jak węgiel. On ma dobry głos i generalnie też wie, jak robić muzę, bo też momentami ja kilka kawałków słyszałem, bo podsyłaliście mi i tak szczerze, on nie robi też takiej muzy takiej stricte rapowej, hip-hopowej, jak zwał, tak zwał, tylko taką też trochę indie i taki kurde inny, może nie letni, tylko lżejszy klimacik, nie? Więc też tego go znam, bo słyszałem parę kawałków po prostu, nie? Będę, wypadałoby dokończyć piosenkę, a to akurat kurwa robię świetnie. Jeden, drugi, trzeci, wepchamy cały bus. Jedziemy tam, że nie będzie stół. Jeden, drugi, trzeci, ja. Zabrzmij mordę, nie mów mi o pracy. Nie mów, ile masz sałaty. Tutaj bardzo przyjemnie nawijał, podoba mi się, najlepsza część na razie. Kto z kim gdzie walczy, ja. Chilluję bombę, a ze mną brat. Dzisiaj nie jestem sam. Mam swoją ekipę, nie potrzeba innych paczek. Mama mówi, że... Bo nie mamy do spokoju, kto to jest, czekajcie. Okej, okay, to jest koder, okej, okay. Jakby ja go kojarzyłem wizualnie. Jednakże nie wiedziałem za bardzo, nie znam jego ksywy. Też wiem, że on chyba w jakichś odcinkach YouTube'owych występował u Jahostrego kiedyś. Czy coś w tym stylu, dobrze myślę? Chyba dobrze myślę, jakieś remiksy kawałków. Okej, I got it. Ma zostać dzisiaj w domu, odpowiadam jej, zobaczę. Ale raczej nie. Mówię ma imprezowanie, nie. Dzisiaj za dobrze się bawię. Zobacz jak nagrywamy na lata przejebany letniacze. I znowu lecę z nimi, mieli mi
limitowane papa paliwo. No i zapraszam na mój fioletowy samolot. Sprawdzając kredyty w opisie, wiem, że to jest Filo, jakoś tak, tak? Więc nie będę dawał zaskoczonego, że nie wiem, kto to jest. Jednakże gdybym po prostu nie przeczytał tego w opisie, to nie wiedziałbym za bardzo, kto to jest, bo nie znam tego rapera, będąc szczerym. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi. By to całą ekipą tak jak duży dom, mogę całą noc bawić się jak młody kot. I dam ci obraz taki, jakiego nie namalujesz. I tylko chwilę mogę spróbować wrzucić na chmurę. Potem stworzymy z tego film, osobny gatunek. Mamy ekipę, no i grill, ale ja to lubię. Dzisiaj siedzę z nią. Ze mną ekipa, ale nie odwiedza, wow. Kiedyś z jednym ziomem, teraz ro... To nie jest Cyganito? Grip Cygan 9? Is it? Czekajcie, aż to sprawdzę, nie? Jest! Pozdro, nie? Pozdro, to jest super ziomalnie. Ogląda odcinki też czasami wesoło. Siedzę z nią, ze mną ekipa, ale nie odwiedza, wow. Kiedyś z jednym ziomem, teraz robię już to sam. Kiedyś taki mały, dziś wypijemy za to. O, 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 mały cygan spesit. O, 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 są więcej pieniędzy. Ej, tak szczerze? Ostatnia osoba, którą mi się to spodziewał. No dobra, może jeszcze byłby ktoś bardziej paradoksalny, ale... Że cygan tu rzuci swoją zwrotkę, to... Nigdy bym tego nie przewidział, TBH. O, 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 mam nowe balance. Dlaczego ja tego nie robiłem dzisiaj sam? Nie jestem sam. Mam swoją ekipę, nie potrzeba innych paczek. Mama mówi, że ma zostać dzisiaj w domu. Odpowiadam jej, zobaczę, ale raczej nie, nie, nie. Super jest ten refren, tak szczerze. Jednak się wkręca bardziej ten refren z czasem. Fajny dał koder, refren, koder. Może sobie zrobię jakiś research twojej muzyce, coś sobie przejdę, przelecę sobie przez twoje po prostu portfolio rapowe. Może mi się coś spodoba jeszcze bardziej. Nie, 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 dzisiaj za dobrze się bawię. Zobacz jak nagrywamy na lata przejebany letniaczek. Ej, fajne, tak szczerze. W sensie, nie wiem, czy to klasyfikować jako piosenkę youtuberską, czy klasyfikować tego piosenkę... Piosenkę, po prostu, nie youtuberską, tylko zwykłą piosenkę. Wydaje mi się, że bardziej byłbym skłonny ku klasyfikacji, jeżeli chodzi o ten numer jako piosenkę zwykłą po prostu. Możliwe, że nawet do radia. Nie, były przekleństwa trochę, może by były scenzurowane. Fajny w sumie, generalnie fajny koncept, fajny pomysł na odcinek Yoshi, bardzo mi się podoba, więc wielki prop za to, co zrobiłeś. Fajnie, że chłopaki też szybko dograli, szybko jakby to zostało zrobione. Klipik też bardzo fajny, wakacyjny. Uważam, że fajny kawałek, fajny, luźny kawałek. Nic dodać, tak naprawdę nic ująć. Fajne featuringi, no Cygana mi się tu nigdy nie spodziewała tak naprawdę. Nie z tego debiut na kanale, bo na kanale już był kilka razy, myślę, że nawet z 5-6. Jeżeli chodzi o resztę chłopaków, resztę wykonawców, to jest debiut na kanale. No i co? Dzięki wielkie, że oglądacie. Dajcie znać, co wy uważacie o tym pomyśle, o tym odcinku, o tym numerze. No i co? Dzięki, że jesteście i wielkie pozdro. Peace.